Hejcie, siemanko, ja jestem Random, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gameplayu Prey, z niezwykłej kosmicznej przygody, w której mierzymy się z fantomami, czyli dziwnymi stworami stworzonymi podczas badań laboratoryjnych, nie wiadomo dlaczego, i w którym oczywiście zwiedzamy przestrzeń kosmiczną, a mianowicie, póki co oczywiście, statek kosmiczny. Powiem wam, że gra trochę mnie oszukała, bo w momencie, w którym chciałem wrócić do bazy po, wiecie, wytworzeniu tam jakichś części recyklingowych, okazało się, że nie wrócisz, ponieważ postawimy cię na drodze trzy fantomy, które już zabiłem, i kolejne dwa, które są tam dalej. Dlatego właśnie wczytałem sobie zapis, oczywiście zginąłem, i chcę spróbować oczywiście zabić je przy was, nie? Ty tu zostań, a my tego ziomka będziemy lać lepikiem. Bo on na lepika był wrażliwy. Zniszczyli mi strzelbę, kurde. Przepraszam. Zniszczyli mi strzelbę i nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Lepik mi też zniszczyliście, naprawdę? 51%, czyli jeszcze nie jest tak źle, ale zaraz będzie źle. I musimy wyjść do ziomka, który tu stoi. To jest robot oczywiście, jeszcze robot. Fantoma już zniszczyłem. No chodź do mnie. Ci dam spaczenie zaraz, chodź. On tam jest generalnie, gdzieś na dole, nie? Także musimy uważać. Tu był fantom, którego zniszczyłem, w tym miejscu dokładnie. On jest cały czas pode mną? Tak, tak, tak. Jak się wywalił na mnie! Ej, ta gra zwariowała normalnie, ludzie, patrzcie na to. Ja tu nic nie mogę zrobić, na szczęście działko lepiej go trochę obija. Nie, ty też? Widzicie, co się dzieje? Zniszczony. Jeszcze ktoś? Ogarnijcie, co się dzieje. Ja nie jestem w stanie nic zrobić. Na arenie, która była przed chwilką pusta, teraz się roi od kosmitów. Co się stało? Czy to chodzi o to, że ja otworzyłem to przejście z kosmosu? Nie otworzyłem go jeszcze, więc jakby, wiecie, o co chodzi? Tam są jeszcze dwa fantomy. Bez strzelby szanse z nimi mam naprawdę marne. Więc gdybym zginął, oczywiście nie miejcie mi tego za złe. Aczkolwiek myślę, że dobrym pomysłem będzie sejwik w klinice, w której właśnie się teraz uleczymy. I po prostu walka z tymi młotami wciąż i wciąż, nie? Dzień dobry, jesteśmy umówieni? Tak, na randkę, jak lecz mnie. Masz chyba za sobą ciężki. Ciężki zapis, chłopie, ciężki zapis. Zdrowia. Proszę wypełnić ankietę zadowolenia pacjenta. Okej, kompletnie nie wiem, co się stało. Naprawdę nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Nie zrobiłem poza live'em nic ciekawego. Aczkolwiek zobaczcie, mamy coś takiego jak ładunek EM. Przydałoby się go w końcu użyć, więc może być tak, że on się właśnie nam przyda. Szósteczkę włącz, szósteczkę. To nie tym, więc pewnie trzeba przytrzymać i rzucić, tak? Dobra, nie marnujmy go teraz. Szybki zapis miał być, zapomniałem. Szybki zapis jest. I teraz tak, górą czy dołem? Na razie chodźmy górą i zobaczymy, jak to wszystko wygląda, żeby wiedzieć mniej więcej, gdzie i kogo atakować, nie? Bo powiem wam, że teraz się dzieje w tym odcinku i to sporo. Sami widzicie zresztą. Widzicie? O tym mu, kurde, mówiłem. Dostali? Jednego chyba nawet zniszczyłem, nie? Jakby zniknął tam. Okej, jak jednego zniszczyłem, to może być już łatwiej. Teraz trzeba było tylko podrażnić robota. Ale lepik zaraz puści, a do mnie idzie fantom. Strzelający fantom. Oj. Szybko czwóreczka. Nie, ale zrąbałem teraz, patrzcie. Powaliłem całe EQ. Moment, klucz jedynka, dwójka. Czwórka, trójka. Czwórka to miała być. Czwórkę włącz. I trójkę. Dobra. Teraz tak. Wychodzimy z tego. Ekwipunek. Ale głośno! Nie ma opcji, słuchajcie, na dwa fantomy. Nie wiem, co zrobiłem, ale coś się zepsuło. Więc spróbujemy jeszcze metody na ucieczkę. Mamy tam te dwa zabite, więc nie jest tak źle.
ale naprawdę nie wiem, co się stało, że nagle fantomy się na mnie rzuciły. O co chodzi w ogóle? Czy gra zrozumiała, że kurde zacząłem się posuwać dalej i dalej? Może tak być. Oj. Oj, no pomogłeś mi, stary, dzięki już. Fantom zabity. Chodźmy teraz tak. I użyjmy tego ładunku na nich. Tak, wiecie, centralnie w niego rzućmy. Może to chodzi o to, no. Tam są te dwa ciuliki. Nie ma opcji. Nie, 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 nie! Dwa są dalej? Skąd one się biorą? No i bez ammo jestem, nie? Położyłem ich? Położyłem ich? Naprawdę się udało? O ciul! O ciul! Zaje fajnie! Boże! Nadchodzę. Dawaj, gdzie jesteś, ziomek? Lecz mnie. Sprawdzam. Twój kombinezon przecieka. Załatam to. Naprawa zakończona. To była walka roku. Jak za to nie będzie łapki w górę, to ja nie wiem. Nogi wam z dupy powyrywam. I patrzcie, ile to jest rzeczy. Neuromody jakieś. Tu coś się musiało stać, ja musiałem coś włączyć, że one wylazły. Najpewniej chodziło o to, że podniosłem kluczowy dla gry przedmiot, nie? Co z tego, że już nie mam w ogóle pistoletu, a miałem 60 pocisków? Ej, tu jeszcze chyba się nie skończyła impreza. Ja wrócę do operatora i się uleczę. To jest kluczowa rzecz teraz. Bo zrobiliśmy taką jazdę teraz, taką manianę zrobiliśmy, ludzie, że takiej walki jeszcze chyba w tej serii nie było. Dzień dobry. Najbardziej epicki odcinek ever. No lecz mnie, już cicho. Ale widzieliście, bez strzelby też się da coś zrobić. Możemy go naprawić jakoś? Chyba nie bardzo. Napraw, jest. Jedna część zamienna. Naprawmy tą broń. Mimo wszystko naprawmy tą broń, bo wiecie, może być potem grubo. Tu mamy jakieś paluszki rybne, więc to sobie jak najbardziej za chwilę zjemy i skonsumujemy. Tu ustawimy sobie rzeczy, które będą przydatne później. To jest to, co robiło wabik na tyfony. Czyli co? Czekajcie. Użyliśmy sobie tego, co robiło materię? Chyba tak. Przez przypadek tego użyłem i zrobiłem z tyfonów materię! Ja proszę pamiętać o wypełnieniu ankiety dla pacjenta. Znaczy teraz wypełnię wnętrzności. Tam się dało wejść, tam była ta... Kurde, pamiętacie, nie? Ta szybka przegrodzona tam, że tam coś się działo z nimi, nie? Dalej tak jest? O Jezu, chłopie. A tu jest karta, mogę ją wziąć? Nie. Tam się da wejść. A, zobaczcie, przestrzeń kosmiczna, czyli tam musimy dolecieć po tą kartę w każdym razie. A tu? Tu jest wszystko zniszczone, dlatego że... A, tu jest napisane? Exterior Bridge. Czyli to się nie próżnia, tylko jakoś inaczej na to mówią po angielsku. To jest chyba... Dzień dobry. Tak, dzisiaj już... To dzień dobry, to trzeci raz dzisiaj słyszę. Transcribe. Tak jakby mi się to nie zapisało, ogarnijcie. Jakie mamy cele? Może coś nam się zepsuło, zobaczcie, jakby nie mamy zapisanej gry, no nieważne, ale wiemy co zrobić, więc luzik. Bo aż tyle fantomów tam przecież nie było. Zobaczmy, czy mamy ten projekt podniesiony, wiecie, w którym on miejscu był, nie? No tak, zobaczcie, projekt nam się praktycznie nie podniósł. Ale jaja. Ja nie wiem, co się stało. Musiała się gra jakoś zbugować, naprawdę. Bo ja po prostu kontrolowałem grę. No nieważne. Widzieliście po prostu walkę roku, epicką walkę roku. Tu był projekt, prawda? Czy tam? PSI, dobrze. Nie, no myśmy te rzeczy wzięli stąd. Czyli to się wszystko fajnie zapisało. To gdzie jest ten projekt?
Coś się tu musiało pokiepścić z grą w każdym razie, bo zobaczcie, że jest przejście. Wszystko jest tak, jak było. Gdzie jest projekt? On jest na górze. Lepikiem tam wejść? Chyba najprościej będzie lepikiem. Czyli my go tak naprawdę jeszcze nie zdobyliśmy. Okej, dobra. W każdym razie, teraz trzeba jakoś tu wejść. Taką mini ścieżeczkę sobie zrobimy. Ktoś tu mnie chce zabić? Jezu, patrzcie! Jest centrum recyklingowe. I fajna muzyczka, czyli zrobiliśmy jakiś checkpoint, jak ja to lubię w tej grze. Tylko tak. Pamiętacie z tą rampą? Tam się coś robiło i przesuwało ją. Zejdźmy sobie jeszcze na dół. Tu jest projekt fabrykacyjny, ale jeszcze go nie podnosimy. Dobry robot czy zły robot? Dobry robot. Co nadchodź? Po prostu gra chyba nie załapała, że my ten etap już zrobiliśmy. A. Uszkodzenie. No tak, dobra, ja to wszystko robiłem. Coś po prostu z fabułą jest chyba tak, że trzeba to wszystko jeszcze raz odgruzować z tych kosmitów. Kim jesteś? Nieważne. Muzyczko? Coś się dzieje? Skończyłem grę? Fantomy? Nie. Dobra, no to idziemy dalej. Najpierw coś, co w sumie jest potrzebne nam bardzo, bo nam zapycha ekwipunek. A nie, patrzcie, mamy ten ładunek recyklingowy, więc luź bluź. Rzućmy sobie jeden tak dla testu. Na przykład w to miejsce, zobaczcie, 7. Nie, nie! Mnie też wciągło przez chwilę, widzieliście to? Jak ja się zląkłem. Ale chyba się nie opylało. A jakbym go tak rzucił, to jest miejsce do craftowania, to się nam przyda. A jakbym go tak rzucił... Oj, coś się dzieje. O tam! Zbliża się operator. Się zbliżaj. On aż zasysa, zobaczcie. No, i to był dobry rzut już. Teraz je pozbieramy to, bo to się nam przyda. Ale ładunek recyklingowy to chyba będzie moja ulubiona zabawka w tej grze. Widzieliście sami, co on zrobił, nie? Fajna, fajna rzecz. I tak wszystko nie pozbieram, przecież zapomnę, gdzie co było. Ale tak fantoma przerobić na recykling, ej, to może być dobre. Może to o to chodzi z tą bronią, tylko ja się nią bawię jak debil. Nieważne. 12 minut odcinka, nie jest jeszcze tak źle. Fantomów nie przeszukałem? Really? Seriously? Taka prosta rzecz i bym ją ominął? Co mi tu skrzeczysz? Przemieszczam się. To elo, przemieszczaj się, nie? Fajnie. Cieszę się bardzo twoim szczęściem. Ale wróćmy tam, gdzie mieliśmy być, czyli... weźmy ten projekt w końcu, bo może to jakoś coś się zmieni, nie wiem, coś wybuchnie, zaraz zniszczy nas, zje. Zróbmy sobie to, co podnieśliśmy, ale chyba nic nie ma ciekawego, nie? No nie ma. Płatki zjedzmy, bo jesteśmy trochę uszkodzeni. To są pastylki. Ej, gdzie moje płatki? Ciasto cytrynowe i takie gówno. Bierzemy wszystko. PSI mamy zrobione, więc... Ej, co to było? Co to jest F? Ej, to znika. Aha, ja to przerzuciłem tu. Oddawaj. Działko lepik też. A ja tego nie zjadłem, tylko to wrzuciłem. Dobra. Ty się recyklinguj. A ja sobie zjem w tym czasie ciastka 2. Ej, tyfona nie wrzuciłem. Dawaj to jeszcze raz. Wrzuć mi tam tyfona. No i dobra. I zobaczmy, ile z materiałów nam tam dropło. Chyba nawet sporo, nie? Mamy jeszcze jedno działo recyklingowe, więc jak byłoby gorąco, to możemy użyć je na fantomy. Ale to raczej nie będzie potrzebne. Zobaczmy, co mamy tutaj. Musimy podnieść projekt i najpewniej go tu zrobić. No to by... O, to są chyba materiały na projekt, tak myślę. Uniform Transstaru. Zaprojektowany został z myślą o twoim bezpieczeństwie i twojej wygodzie, aby ułatwić ci pracę. Uniform należy nosić przez cały czas w trakcie pobytu na stacji, choć dołożono wszelkich starań, by uczynić Starosa bezpiecznym i wygodnym miejscem pracy. Nie eliminuje to ryzyka wypadku. Przynależność do poszczególnych pionów może łatwo określić za pomocą kroju i kroju... Dobra. Już wyjdź. Aha, to jest mysz 3. Sorry. Przepraszam, że tak długo to wszystko trwa, ale po prostu wiecie, chcę mieć pewność, że wszystko dookoła... Groty z roztopiany. Nie wiem, co to jest do dzisiaj, ale dobra. Chcę to wszystko, jakby wiecie, zrobić no, na 100% zanim to podniosę, bo znając Preya, to zaraz mi to wyskoczą 4 fantomy, jak to tylko wszystko podniosę, nie? Więc chcę być przygotowany na walkę, chcę być po prostu gotowy i spuścić im łomot. Przetwórz.
A ja sobie przeładuję tu parę rzeczy. Klucz francuski chyba się nie przeładuje. Strzelba nie ma amunicji. To nie ma amunicji i zaraz wszystko będziemy dorabiać, dobra. Start, fabrykator. Co my tu mamy? Czekajcie. Podniesiony. Jest tu? Oczywiście, że jest. To jest chyba ważniejsze, wiecie. Aha, mało potrzebuję. Myślałem, że będzie jakoś więcej chciał ode mnie. Co tu takie dupne? Aha, myślałem, że takie duże będzie. Mówiłem, że to się będzie działo? Dobra, rób amunicję szybko. 60 pocisków to na te dwa fantomy, nie? Także to była dobra ilość. Działko Lepik, jedno. Bo tam się kończyło już, nie? Było z 200 tylko zamiast 400. Antyrat, jeden. A ten system napędzający nawet fajnie wygląda. Myślę, że to będzie jakaś kostka, będzie, wiecie, taka rubika i koniec. I elo, nie? Baw się. Zestaw dozbrajający. Mamy coś zepsutego? Chyba niewiele. Nie mam tego projektu na strzelbę, kurde. To by się przydało, bo te dwa pociski to jest nic, no. Umówmy się, to jest nic. Przewody, pistolet. Dobry, dobry chłopczyk. 279 mamy w dziale. Przytrzymaj spacja w czasie spadania, aby poszybować lub załagodzić upadek. Okej, słuchajcie, czyli tak jak obiecałem. Co my tu mamy? Czemu mam na to wejść? Ktoś mi powie, czemu mam na to wejść? Mam tam skoczyć? Aha, mam poszybować tam, dobra. No, prawie. Jakieś paliwo tu mamy? Nie mamy paliwa. Ale to się przyda z całą pewnością, żeby w kosmosie tam, wiecie, jakoś działać, nie? Ekwipunek mamy czysty, mamy wszystko dorobione. Mamy życie full, mamy PSI full, amunicja ok. Jakiś ryż tu jest. Zostaw ten ryż, niech on sobie tu leży. Bo naszym zadaniem na chwilę obecną... Doktor Lorenzo Calvino. Trzeba wyjść do niego na zewnątrz i to wam obiecałem. Ale na platformę też bym sobie wszedł. Wyleczcie się. Wow! Co jest? Poszybuj na platformę. Aha, ale czy ty... Dobra, to było po prostu, żeby sprawdzić moje umiejętności, nie? Ładunek M! Nagroda mi dropła z tego Franklina, ale fajnie, kurwa! Uszkodzony wentylator, nauczyłem się latać. Tam coś jest? Sprawdźmy to! Wszedł. Czyli zniknął. Spadłeś tam już? Ja tam chcę wejść. Ładunek na tyfony zaraz będzie, patrzcie to. Tam jest promieniowanie, tak? Tak jest. Na jakim przycisku on był? Wabik na tyfony, na ósemce. Ciągnij go. No chodźcie stamtąd, wiem, że tam jesteście. Chyba nie przyjdą. Nie czujecie tego czegoś? No, to jest wabik, możecie tam pójść w sumie już. Dobra. Wiem, że to jest promieniowanie. Dobra, zejdźmy. On pewnie zaraz wyskoczy, patrzcie. No, fajny wabik, nie? Elo! Oszukany przez grę znów. Notatka, zestaw dozbrajający, tak wiem. Działko Lepik, notatka co mówi? Musimy zwiększyć szybkość przeładowania Lepiku. Siłowniki działają w nim wolno. No dobra, czyli co, to jest projekt? Nieważne. Części zamienne. Zużyty drut. Wiecie, zbieramy wszystko, nie? W projekcie to jest bardzo ważna czynność, bo dzięki tym wszystkim pierdołom potem możemy na spokojnie sobie zrobić jakieś części, które nam pozwolą przeżyć, jakby nie. To jest dość ważna sprawa. Co z tym promieniowaniem? Jak my je możemy zgasić? Danger Radiation, Radiation Zone, IP428. To coś może znaczyć, ale nie mam pojęcia, jak to wyrzucić, no. Wyrzucić, wyłączyć, przepraszam, stapleniu już. Ale ponieważ odcinek dobiega końca, nie wyłączy, nie zrobię wam tego, spokojnie. Chcemy wyjść na zewnątrz, nie? Pistolet w dłoń, bo ja wiem, że będzie zaraz grubo i gorąco. I heja. Mamy skafander? Szybki safe, jak coś to będziemy uciekać.
6. No, idziemy w kosmos, obiecałem wam to, nie? Elo. Potwierdź. Jak się będzie latało? Uwielbiam kosmos. Uwielbiam w ogóle motyw kosmosu w grach, we wszystkim. To jest mój Bóg. Ja uwielbiam grać w kosmosie, serio. Symulatory, wszystko. Jara mnie to, naprawdę. Ale na przykład Gwiezdnych Wojen nie oglądałem. Jakoś nie czuję pociągu do tej serii, nie? Ale kosmos. Kiedyś się mocno tym jarałem swoją drogą. Oglądałem różne filmy, na przykład Jak daleko sięga wzrok, jakoś tak się nazywa seria na YouTubie, która pokazuje wam każdą planetę Układu Słonecznego po kolei. To jest ciekawa seria, polecam ją. Coś takiego. Tam ma chyba... Teraz trwa 1,5 godziny. Kiedyś było w 9 oddzielnych odcinkach. Pokazywało czarne dziury, pokazywało różne fajne obiekty kosmiczne i planety Układu Słonecznego oczywiście, plus Słońce z bliska. Wykryto mikrograwitację. Ale głośno. Ty, ja się przemieszczam! Dziwnie. Twój kombinezon Transstaru jest wyposażony w system napędowy, który pozwala na nawigację w mroźnej próżni kosmosu. By poruszać się w stanie nieważkości, używaj WASD, co uruchamia dysze, a Shift to zwiększa ich moc. Dobra, QE zahamować, spacja to w górę, C w dół. Skomplikowane. Ale czekałem na to tyle czasu. To są dysze. Tu hamowanie. Ale jazda, jak ja kocham takie gry. Dobra, wyhamuj. Ja pizgnął, ale świetne to jest. Dział psychotroniczny. Pamiętacie, tam było ciało Alexa. Mam jakieś powietrze tutaj? Chyba nie, dobra, nie ma limitu, więc możemy się bujać w kosmosie. Najpierw tam sobie obejrzymy Transstar z daleka. Rozpędź się, ziomek. Mucha, idź stąd. Patrzcie, jakie to jest dupne. Tam jest śluza Arboretum. Ciekawe, czy możemy ją otworzyć z tej strony. Tu jest wiele celów, bo wiemy, co to jest za miejscówka. No i co? I to chyba tyle, nie? Kosmos wam pokazałem. Odcinek trwa swój czas, więc będziemy go kończyć. I w kolejnym już naprawdę zabieramy się za latanie. Teraz po prostu zobaczyliście kosmos, nie? I Transstar z daleka. Myślę, że... O, na satelitach sobie siądziemy. Ale pizgnę w to zaraz, ale w to pizgnę. A może na księżyc byśmy sobie polecieli, co wy na to? Nie, bo zginiemy. Zobaczcie, Transstar jest piękny. To tu się bujaliśmy całą grę i tu nas oszukiwali. Gnoje głupie. Ale jaka próżnia, zobaczcie, tu nie ma kresu. Gdzie nie popatrzycie, to jesteście jakby góra-dół, nie? Ale mi się wszystko kręci w bani. Okej. Okay. Nie przeciągając. Ja wam serdecznie dziękuję za to, że byliście, za to, że mam nadzieję, że będziecie. I zapraszam na kolejny odcinek w tej serii. Zgodnie z harmonogramem, dostępnym na grupie na Facebooku i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję wam za obecność i trzymajcie się. Siemka!